Dzień dobry, dzień dobry, witam was bardzo serdecznie. Z tej strony pan Szachuś. Moi drodzy widzowie, przetestuję dzisiaj bot Hikaru na Chess.com, czyli jest to program zaprojektowany przez serwis właśnie Chess.com. Hikaru Nakamura jest bardzo silnym arcymistrzem szerokiej czołówki światowej, aczkolwiek w grze w internecie i w blica, czyli w szachach błyskawicznych, jest myślę, że jednym z najlepszych na świecie, jak nie najlepszych. W każdym razie największy ranking właśnie posiada na Chess.com. Cały czas ten ranking celebruje, bardzo wysoki, 3300 bodajże miał największy, jak się nie mylę, w szachach blicowych. No i przejdźmy do rzeczy, będę tutaj po prostu z nim grał. 2750 wycenia tutaj czeskom ranking tego bota. No i gramy. No, rozpocznę ruchem D4. G6. Właśnie Hikaru często tak zagrywa. Tutaj może goniec G7. Oczywiście mogę też zagrać teraz E4 z planem grania na przykład obrony pirca. Ale myślę, że zagramy sobie tutaj C4, goniec G7 oczywiście, no skoczek C3, prawdopodobnie D6, tak Hikaru gra. Przejdziemy prawdopodobnie do obrony królewsko-indyjskiej, z czego właśnie Hikaru jest słynny również. Skoczek C6, bardzo ciekawy ruch, od razu atakujący pionka. Teraz tak, zagram goniec E7, przepraszam, goniec E3. E5, tutaj to skoczek mi się właduje na D4, ale teraz tak, jak goniec E3, E5, skoczek E2, bo skoczek F3 nie za bardzo chcę grać, bo dostanę, przepraszam, goniec G4, może być nieprzyjemnie, mogę też przepchać od razu pionka i go tutaj zaatakować. Cóż wybrać, moi drodzy? Myślę, że goniec E3, wyprowadźmy naturalnie figurę, jeżeli dostanę E5, to zagram skoczek E2 od razu. Po wszelakich wybiciach wybije po prostu skoczkiem. No dobra, taki ruch jest możliwy, jak najbardziej. Myślę, że zagram D5, żeby mieć już problem z głowy. I teraz tak, będzie groziło takie posunięcie, oczywiście F5 grozi też taki ruch, skoczek G4 z atakiem na tego gońca bardzo silnego. Myślę, że F3 trzeba zagrać, chociaż z drugiej strony H3 jest też ciekawe, F5, F3 trzeba zagrać. Goniec zawsze ma ucieczkę. Skoczek wrócił tutaj. Niesamowite rzeczy. Bardzo, bardzo dziwne ze strony tutaj tego bota. Teraz pytanie, czy zagrać ostro i próbować tutaj? Chociaż nie chcę osłabiać punktu G3, ale mam skoczka na E2, więc może. A może G4 w ogóle zagrać? A G4 to mogę dostać H5, G5. Różnie tutaj może to wyglądać. Ale z drugiej strony, dlaczego nie wykorzystać tego, że on stracił tempo? Chociaż też mam opcję zagrania na przykład C5. Dużo dobrych ruchów. Przerzucenia skoczka może na D3. Nie chciałbym też grać tutaj w taki sposób miękki. Z drugiej strony, jak zagram ostro z programem, to różnie może to wyglądać. G4. G4 mi się chce zagrać. F5. Ciekawe rzeczy. Słuchajcie, już muszę się po 8 ruchach zastanowić chwilkę. Może C5 spróbować, B4, C5, też są takie opcje. Właśnie jak masz za dużo dobrych możliwości, to też ciężko zdecydować. Atakować H4 chyba będzie to troszeczkę za szybko, gdy on nie ma roszady, tak mi się wydaje. Może. No coś muszę z figurami zrobić przede wszystkim. Też mogę Hetman D2 sobie zasunąć. Może Hetman D2. Taki ruch się zawsze przyda tutaj po przekątnej. A jeżeli mnie zamknie, to ja zawsze goniec F2. Teraz mogę oczywiście kontynuować z długą roszadą. To też jest na pewno ciekawy plan. Myślę, że tak zrobimy. Po prostu grajmy długą roszadę. Idziemy na noże, panie Hikaru. Ok, król B1 zagram, bo taki ruch się zawsze przyda, aczkolwiek po wybiciu tutaj skoczek. Właśnie. Mam skoczka E2, więc zagram sobie H3. Zagram sobie H3. Dobra, przepchał, gramy tak. No i ten H3 troszeczkę mi niestety przeszkadza, bo nie mogę zagrać G3, G4, bo będzie bicie w przylocie, będą słabe pionki. Ale tu wszystko pilnuję. Zagram król B1. No dobra, taki ruch jak najbardziej. To on będzie grał tak często. Jak zagram tu, to mi się właduje i mi skoczka skosi. W takim razie gramy ostro i gramy C5. Nie ma się nad czym zastanawiać, panie Hikaru. No i tutaj myślę, że wieżą na C1. A6 jest po to, żeby też skoczka tam nie wpuścić.
Ciutkę mi się nie podoba z tego względu, że tu skoczek ma zawsze placówkę, aczkolwiek pilnuję na razie, tylko że nie mogę wyjść gońcem. Jakbym miał gońce już na D3, byłoby fajnie. Jakoś trzeba to przetransportować. Może zagram sobie wieżę G1, to będzie taki dziwny ruch. Dziwny ruch, ale schodzę z tych widełek. No właśnie, tutaj od razu mnie chce potraktować mocno. Albo przepchać, nie mogę przepchać. Muszę wybić. Wybijemy tu, bo to jakbym wybił na D6 też by było to samo. No i skoczek F1. Mam gońca, który wyjdzie za chwilę. Okej. No i myślę, że skoczek na B3. Skoczek na B3. Myślę, że to jest zawsze dobry pomysł. B4. A to bardzo ciekawe. Tutaj zagram i co? I co mi zrobisz? Tak, zagrasz wieżą na B8. Aha, no muszę tak zagrać. Tutaj mam dobrą placówkę, ale wieża B8 zostanie zagrane. Co? Naprawdę? A5? To zagram tak. Wieża gdzieś się poruszy, zbije po prostu gońca. Będę miał parę gońców. Ja myślę, że to jest dobry deal. Też warto zauważyć, że mogę tak spróbować zagrać. Mimo wszystko. Żeby wymienić te białopolaki, to też będzie dobre dla mnie. Aczkolwiek te skoczki mi fajnie blokują tutaj te pionki. Wygląda to dobrze, wygląda to obiecująco, moi drodzy. Też się zastanawiam tutaj, ale hetman E8 będzie mi skoczka atakował, więc nie bardzo. Tak, tak, no bije. Ciekawe. Te pionki potem mogą zasuwać. Podoba mi się goniec B5. Mam nadzieję, że to jest ruch dobry. Jeszcze moment. Goniec B5, wieża B8, goniec C6. Jak bije, to bije. I tutaj mocno atakuje. Tak, no myślę, że goniec B5 trzeba. Dobra. Okej. No dobra. Pozwoliłem na to. Muszę być konsekwentny. Gramy goniec C6. Okej. I wieża. No to wieża C1 i bronimy. Wieża C1. Cyk. No goniec A6. Jest taki ruch oczywiście możliwy. Aha, tu mi będzie chciał zagrać. Zbije mi tutaj i na końcu mi zagra tu. To może być niebezpieczne niestety. Ale jak zagram, moi drodzy, teraz tak na przykład. Tutaj będzie bicie, tutaj. Zaraz, bo goniec A7. On mi zbije, ja zbiję wieżą. On zagra tu, ja zbiję tu. Dużo trzeba liczyć. No Nakamura, bot Nakamura gra ostro i szybko. Mam problem z tym skoczkiem. Też jakoś muszę rozwiązać. Narzuca mi się oczywiście ruch wieża D1. Skoczek przejdzie tędy i tędy nawet. No właśnie, puściłem go z diagonali. Wybór już jest... wybór już mam zrobiony. No tutaj jest goniec, trzeba jakoś z tego wybrnąć. Zobaczmy, jak to zrobić. Moi drodzy, macie jakieś pomysły? Co tu grać? Co tu grać? Co tu grać? No będzie tutaj groziło i tutaj, i tutaj. Może zagrać konik na A1, potem B3. Wiecie co? Tak zrobimy. No właśnie, tu mi się chce wpakować. A więc muszę zagrać wieża E1. Niestety tak, muszę zagrać. Ok. I przerzucam teraz chyba tutaj figurkę. Chociaż skoczek na B3 dobrze stał, ale tego muszę ugonić. Tak, tak. Z takimi planami. No dobra, gram B3. Grajmy twardo. Król H7. Zgoda. Mogę też tak spróbować, ale skoczek nie będzie miał opcji. Po tym ruchu też nie będę miał za bardzo opcji. Widzę, że mnie wyczekuje tutaj maszyna. A co powiecie na goniec? Aha, goniec A7 to mi bije tu i wisi mi goniec. Nie mogę zagrać gońcem na A7. Przerzućmy skoczka. Tu mogę gońca przerzucić i skoczka na C4. Tak, mogę zagrać. Goniec tu się przerzuca. Ok. Mogę też zagrać od razu skoczek C4. Może zagram gońcem. Może zagram gońcem na A4. Jest przyblokowany. Teraz tak, mądrze zagrać. No to skoczek C4 się przestawię. Tutaj pilnuję wszystko. Ok. I teraz tak. Tutaj atakuje. Skoczek się będzie przerzucał tutaj prawdopodobnie. No brakuje mi, żeby ten skoczek stał na B2. Niestety to jest piekielnie trudne do wykonania.
Teraz pytanie, czy ja mogę sobie tak zagrać. Myślę, że tak. Jak zbiję, to zbiję po prostu. Nie zbił. Teraz muszę uważać na jakieś kopytka. Tutaj się broni. Dobra, tu się wszystko broni. Pytanie, czy teraz zejść królem i spróbować zagrać A3. Może tak zrobimy. Wybił. Wybijam. I skoczek odważnie wleciał. No dobra. Skoczek wleciał, ale teraz tak, goniec B5. Zagrać chyba muszę. Aha, już wiem, o co chodzi. Już wiem, o co chodzi. Skoczek nie ma na A1 opcji, żeby bronić pionka. Jak zagram tak, to on mi wieża C7. Jak zagram hetmanem, to on mi rąbnie tutaj. Ale zbije tam. On zagra tu. Ja tam. Nie, to tak nie przejdzie. Dobra, goniec B5. Hetman D3. Hetman D3, bicie, bicie. Tutaj. Bicie, bicie, widełki, bicie tutaj. Będę miał lepiej. Dobra. A więc też tak mogę nawet zasunąć. To też jest ciekawe, ale z maszyną oddawać pionki. Zaraz, o czym ja myślałem? O hetman D3 myślałem. Dobra, ok, czyli nie było tego bicia jednak, no to dobrze. Tu mi wymienia niestety tego gońca. Mogę oczywiście zbić tutaj, a no właśnie, będzie stał dobrze. Teraz pytanie, jak odejdę tutaj gońcem, to mi zbije. No jakoś to nie bardzo oddać. Najgorsze jest to, że nie będę miał przełomów. No dobra, bijemy. Ten skoczek tu się może też przerzucić. Czy zagrać A3? Myślę, że tak. Hetman, a tutaj się pakuje hetman. Wieża E2. Czy najpierw zbić? Aha, nie, no grozi bicie na G2, więc może wieżą E2. Tutaj zagrał. No dobra, to teraz tak. Bić czy nie bić? Może jeszcze wstrzymać się, zagram królem. Aha, tu grozi. O rety. To wybić. Wybiję i skoczek na E1. Skoczek troszeczkę mi nie pograł. Tu grozi bicie, więc muszę jakoś tak zagrać. Wieża też się odsłania. Skoczek, ok. Ten skoczek chyba tutaj za dużo mi nie zrobi krzywdy, miejmy nadzieję. Może zagramy tak na pionka po prostu. What? Do tego się nie spodziewałem. No bić muszę, tu biję, tutaj. No dobra, tego skoczka bierze. Czy on mnie już matuje? Aha, zaraz, przecież ja mogę tak zagrać. O czym tutaj rozmawiamy? Bierze B1. Ups. Ups, ups, ups. Hetman, wieża, tutaj, skoczek. Przegrywam. No nieźle. Kurczę, a jakbym w tej sytuacji... No nie mogę cofnąć. No i cofać nie będzie. No to nieźle mnie tutaj załatwił, trzeba przyznać. No jak zbiję, to tutaj. No jest figura mniej, jest pozamiatane. No dobrze, dam sobie chyba dać mata w takim razie. Hetman D1. Szach, no muszę tu. I mat. Prawda? No dostałem mata od Nakamury. Okej. Sprawdźmy w takim razie, co ja tutaj pograłem. Zróbmy analizę. Zróbmy analizę własną i zobaczmy. Pierwsze ruchy są dosyć naturalne. Właśnie, może w tym momencie się zatrzymam. Każe grać D5 lub skoczek E2 od razu, ale to na jedno chyba wychodzi. E5, skoczek H6. No, ciekawie zagrał, trzeba przyznać, D5. Zobaczcie, pozycję pokazuje plus 1, więc cały czas tak normalnie, że tak powiem, w królewsko-indyjskiej. F3, F5 pokazują, skoczek G8. Nieźle. No i teraz tak, G4. W takim razie G4, G3, można grać wiele tutaj opcji, wiele wariantów. Można było jednak spokojnie spróbować zagrać. No ja hetman D2, też myślę, że spokojnie. F,
F5, no i ja długa. Dobra, on skoczek. H3 pokazuje cały czas, bo chodzi o to, że tu grozi bicie, bardzo nieprzyjemne. Dobrze, H3. Chodzi o to jeszcze raz, jak bicie i zbije pionkiem, to wjeżdża mi tutaj skoczkiem, a następnie goniec H6, więc bardzo nieprzyjemnie się to gra, więc trzeba tak. A król B1 jeszcze jest opcją. Byłoby opcją król B1. Dobrze, H3 poszło, F4, goniec F2. Tak. Król B1, ok. Skoczek na H5, dobra. C5, wszystko zgodnie z planem, szachuś grasz, bardzo dobrze. Tak, wieża G1 od razu pokazuje. Jak ja zagrałem? Ja zagrałem wieża G1. Dobrze, dobrze wyczuwam. B6. Ok, ja wybiłem, a tutaj każe grać ruch C6. No jeżeli gram pod komputer, znaczy pod bot, tylko i wyłącznie, żeby sprawdzić, czy jestem w stanie utrzymać pozycję, no to okej, no to ja rozumiem taki ruch C6, tak? 1 plus 1, 7, bo też może czarne nie mają za bardzo jak grać z tej strony. No zgoda, ruch C6, następnym razem może takie posunięcie wykonam. Ale grając z człowiekiem, aż chce się wybić po prostu tutaj, żeby otworzyć troszeczkę tą pozycję. No ja wybiłem. Dobra, powiedzmy, jakbym zagrał tutaj, to może miałbym, tak strzelam teoretyczne szanse, nie przegrać pozycji tutaj z Nakamurą. No wybiłem, wybiłem. Nadal jest pozycja taka w miarę. G4 pokazuje. No to na taki ruch bym się nie zdecydował nigdy. Skoczek C1. Chodzi o to, że po G4 jest bicie tu, ale strasznie mi się nie podobają te pionki. Nie, jakoś tak ciężko mi uwierzyć w taki ruch G4. Tak, dobra. Skoczek B3, wieża B4 od razu. Jednak nie najlepsze. Skoczek A4, A5. No ciekawe. Słuchajcie, teraz pokazuję tutaj, żeby grać tak. Też tak można. No ta pozycja na pewno jest ze strony białych bezpieczna poniekąd, no bo widać, że tutaj te gońce fajnie przecinają. Jest opcja na wolną linię. No a to się łatwo analizuje po partii. W czasie partii jest o wiele trudniej podejmować decyzje. Niby, że ma, mimo wszystko, że mamy więcej czasu na grę, na pomyślenie, to i tak człowiek chce te ruchy szybko wykonywać. No cóż, ja zagrałem goniec B5, ale zaraz po tym posunięciu, jak to ocenia? Skoczek tutaj, goniec tutaj, no i bić. Nie, skoczek C4? A takie są motywy. W ogóle nie brałem pod uwagę, że skoczek na C4 może ruszyć, ja tylko opcję tutaj bicia tego gońca widziałem, co oczywiście czarne by na to poszły. Dlaczego ja tak nie zagrałem mimo wszystko? Nie wiem, coś mnie tutaj przytrzymało. Z maszyną trzeba podejmować decyzje chyba szybkie dosyć. Takie, znaczy nie szybkie, tylko na wymianę. Może w ten sposób. No dobra, poszło jak poszło. Poszło tak, goniec. Goniec A6. Co by było po tym? Jak to ocenia? Ocenia na bardzo dobrą dla białych, zobaczcie. Jednak otwarcie linii tutaj powoduje, że białe mają dużą przewagę faktycznie. I nie ma się czego bać, no zgadza się, zgadza się. Więc podpuszka była niezła, ale przeciwnik się nie złapał. No cóż, ciężko, żeby maszyna popełniła taki gruby błąd. Tutaj goniec A6, dobra. I skoczek A1, niedobre posunięcie. Jak widać, wieża z G na D1 każe grać. Nie jest łatwo. Mimo, że nie ma konkretów, to właśnie w takich pozycjach, gdzie trzeba grać dosyć technicznie i pozycyjnie, nie jest łatwo zagrywać takie ruchy. Ja w ogóle tak troszeczkę inaczej myślę, jak gram z maszyną. No tak, wiecie, z człowiekiem to ja bym sobie taki ruch wykonał, ale z maszyną, no to tak wyczekujący ruch, tak sobie zagrać, żeby zagrać, no postanowiłem zagrać troszeczkę ambitniej, ale no jak widać, koń A1 nie jest dobrym ruchem. Próbowałem manewrować. Skoczek G3, wieża E1, dobra, H6. No tutaj grał tak dosyć wyczekująco. No B3, tak, król H7, skoczek na B1, może skoczek C2 bardziej naturalnie, tylko ten skoczek nie ma potem dobrych odejść, no tak ma ewentualnie próbować, może król G2, A3, może, skoczek B2, tak, poszło, goniec A4, tu Nakamura wykorzystał też tego gońca, słuchajcie, goniec na G7 już był słabą figurą, on go przerzuca z opcją wymiany, co mu się oczywiście udało i to jest też dobra koncepcja na grę czarnymi, skoczek C4, skoczek na C8, dobra, skoczek C2, goniec H4, król A1,
Coś lepszego teraz jest. Bierze G1? Po co? Nie kumam tego ruchu. Aha, w ogóle król E1 słaby, bo jak już mówiłem wcześniej, skoczka tutaj nie wpuszczam. I po wybiciu nie mam manewru skoczkiem na B3, a byłoby świetnie. Skoczek nuta, goniec B5, dobra, wieża C8. Hetman D3. No i widzimy, że tutaj już pozycja jest lepsza. No bo ta wymiana gońców niestety następuje. Niestety. Okej, okay. A3, hetman wjechał. Wieża, hetman C5 i co? Już u mnie jest tak kiepsko. Zagrałem tu, tu. Król, a król B2 trzeba było. Król B2 i tutaj oddać pionki ewentualnie. No, teoretycznie po król B2. Skoczek G3 jeszcze by sobie wjechał. Wieża D2 jak pokazuje. I teraz pytanie, czy tutaj? No nie, bo ta wymiana byłaby chyba całkiem spoko. Mimo, że straciłem pionka, ale on nie ma tutaj za bardzo jak grać. Wolna linia. Jakieś tam opcje na pionka słabego D6. No tak. No tak. Mimo, że lepszą troszkę czarnych pokazuje. Można było się na to skusić. Zaraz w partii było inaczej. Tak, tak. Skoczek. Skoczek tutaj i wieża. Może gdzieś wieżą lepiej zagrać. Wieżą na A2 po prostu. Tutaj zasłoniłem króla i tego nie wziąłem pod uwagę, hetman B5. Tutaj, tutaj, no dobra, tutaj już jak zagrałem, to przegrywam, a jak tak bym zagrał? No wieża A7 też bym chyba przegrywał, tak? Aha, bo wieża A3 jest przecież. No to kompletnie nie widziałem takich prostych ruchów. No cóż, partia skończyła się w następujący sposób. To już sobie pozwoliłem na mata na C4. Spróbujcie grać z Hikaru. No niezwykle chyba silny bot mimo wszystko. Aczkolwiek jak zagra się sprytnie, może jest szansa na utrzymanie pozycji. Dobra, serdecznie dziękuję Wam za uwagę. Do następnego razu. Trzymajcie się. Hej!